Cześć, tu Arpe. Mam cię dla was kolejny odcinek do gry Call of War. Tym razem jest to wojna z Afryką. Dosłownie z całą Afryką. Wczoraj wieczorem późnym rozpoczęła się już inwazja. Jako pierwszy zaatakował tutaj gracz grający Rumunią. W tym rejonie się desantował. Niestety tutaj Afryka dzielnie wybiła to, a dokładnie to Górna Volta. Na mnie tutaj ruszyło około 3 graczy. Ruszył gabon równikowy. Widzę, że ma transport tych dwóch czołgów. No ja tutaj mam ładne moje skrzydło bombowców taktycznych. Więc mu tutaj to rozwalę. Próbuję tutaj cały czas coś skautować. To na razie to tylko zauważyłem. To jest komputera jednostka, więc tym się nie martwię. No i tutaj moje jednostki były bombardowane przez lotnictwo Etiopii, która mi wywołała wojnę. Więc muszę tutaj dosłać więcej myśliwców. Na całym tutaj tej linii trwa wojna. Odcinków będzie sporo, bo ta Afryka jest naprawdę spora. Nie miała to przyjemne, zniszczę. To minie bardzo dużo czasu, tym bardziej, że czeka mnie wojna tutaj z 3 graczami. Z Gabonem równikowym, z Etiopią i z Górną Woltą. To już na starcie, a nie wiadomo jeszcze, czy się nie dołączy Kongo Belgijskie i Madagaskar. Spadnie mi wydobycie, wszystko mi pospada. Już mi tutaj, zobaczcie, mamy 480 żywności. Miałem ostatnio 600 nawet. Surowców mam mało, ponieważ buduję tutaj okręty i bombowce, marynarki. Muszę mu te porozwalać, te wszystkie jego jednostki morskie. Tutaj również jest coś próbowane, nie wiem dokładnie co to jest. Musiałbym to sprawdzić, może patrolem pierw, o. Zdążę jeszcze nim to zaatakuje, bo może to być jakiś okręt, to nie będę stracił z samolotów, ponieważ krążowniki są w miarę dobre przeciwko tutaj jednostkom latającym. Słabsze są przeciwko właśnie grupie pancerników, którym się tutaj zrobiła. Tu jeden, drugi płynie. Zbieram też dodatkowo wojsko we Włoszech, gdyby jakiś desant mi się szykował. Zobaczcie, no cały czas coś się dzieje. Tutaj w sumie wojnę mam już, koniec wojny z Arabią Saudyjską, nie ma już prowincji, tutaj jest też zakończone, jednostki mi wszystkie tutaj wracają. Łącznie tu kombinuję, żeby mi, no niestety brakuje mi, zobaczcie, nie wszystko jest podłączone, chociaż tu jest podłączone, ale jeśli chodzi o na przykład bombowce marynarki, to tu już musi transportować się, bo nie ma takiego zasięgu i muszę wybudować więcej lotnisk. To jest mój błąd. Cały dzień mam straty, nim te bombowce dojdą. Także więc będę miał tutaj taki kontraatak, w coś w tym stylu. Na razie muszę się wybronić przeciwko tym wszystkim jednostkom morskim. Anglia tutaj ładnie zaatakowała. Ma tylko jeden przesmyk do przebycia. Przewaga tutaj w lotnictwie. Tu przeciwnik uciekł z tej fortyfikacji. No i będzie ogromny desant Anglików tutaj w północnej Afryce, tak jak za czasów II wojny światowej, od tej strony też Amerykanie wylądowali w Afryce, tak tutaj ląduje Anglia. Anglia ruszy na stolicę, Anglia tutaj będzie prowadziła natarcie. I ja mam tutaj wojnę z 3 przeciwnikami. Tu mam jednostek bardzo dużo zorganizowanych, już zawróconych. Dodatkowo całe skrzydło mi tutaj wszędzie lata. Mojego lotnictwa, więc myślę, że sobie poradzę. Tutaj niestety nie jestem w stanie się wziąć i przebić ze względu na jednostki wroga, dokładnie to jego krążowniki. Ma ich naprawdę sporo, ja mam tego mniej. Zaraz, w ciągu 3 minut zaatakuje tutaj moje skrzydło bombowców taktycznych. Będziemy widzieć mniej więcej, powinien rozwalić tutaj ten jeden niszczyciel, nie powinno być tutaj problemów z tym. Tam jeszcze jeden widzę, wycofujący się myśliwiec, ale ja bym go wysłał może gdzieś tu na patrol, zobaczył co się dzieje z jego flotą, ponieważ tutaj były jego krążowniki. Może je wycofał tu gdzieś wyżej, ponieważ Rumun cały czas napiera. Tutaj również poszukuję jego jednostek. Nie widzę na razie nigdzie. O, tu już widzimy co jest, czyli możemy śmiało to zaatakować. Jest desant jednej artylerii, w sumie 3 godziny nim to się wyładuje. Dobrze, że tutaj oczywiście jest eskadra
moich samolotów. Myśliwcy mimo wszystko powinny sobie poradzić z jednostką, która jest w transporcie, która po prostu nie ma żadnego tutaj, żadnej obrony, niczego, więc powinno to zostać rozwalone. Zaraz zobaczymy. Tu już zaatakował myśliwiec. 20% spadło. Zaatakuje za 4 minuty 8. Więc sądzę, że mu to tutaj rozwalę. Tutaj muszę wyprzeć te trzy aż krążowniki. One akurat bombardują mi w Rzym. Próbuje mi tutaj zniszczyć produkcję. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Tam były za 3 minuty. Tutaj za 2 minuty uderzy skrzydło bombowców NATO i NATO tutaj uderzy za 4 minuty dokładniej na ten desant, który mi tutaj idzie, na ten konwój, moje myśliwce. Myśliwce są słabsze oczywiście w atakowaniu jednostek morskich, ale na takie konwoje może się przydać. O, tutaj właśnie widzę, że dosłane są w tym kierunku krążowniki. No te krąż, ja nie przejdę przez to morze, no zablokuję mnie gdzieś tutaj przy przejściu. Nie będzie żadnych możliwości, żebym wziął i przepłynął przez tą wodę. Po prostu to wszystko zostanie zniszczone, zablokowane. To nie ma najmniejszego sensu. Muszę tutaj dosłać moją eskadrę tutaj tych samolotów, które będą niedługo polecą. I dodatkowo jeszcze muszę budować kolejne jednostki. Surowców mało, wojna będzie długa, wojna będzie zacięta. Zaraz zobaczymy to uderzenie. Tego niszczyciela jeszcze zdążę mu zniszczyć. Zobaczymy, czy coś stracę za minutę. To skoro wiemy, gdzie mu idą te jednostki, to ja sobie tu zostawię patrol w tym rejonie na razie. Ponieważ na patrolu jednostki są jeszcze atakowane. Głównie samoloty potrafią atakować i jak również same mogą odnosić obrażenia. Więc z tymi patrolami trzeba naprawdę uważać. Ponieważ można stracić szybko te jednostki. Ale myśliwce nadają się również do obrony, to też w drugą stronę działa. No już widać, że jest powoli tutaj jak nadlatuje moje skrzydło bombowców. No później pokażę jeszcze mapę, jak tam wygląda poza świat, ale to chwilę, bo są tutaj ważniejsze rzeczy się dzieją. Inwazja na Afrykę, inwazja się będzie składała z kilku odcinków, inwazja rozpoczęta. A 13 sekund tutaj ładnie uderzy, powinienem tutaj rozwalić tą jednostkę. Tu jeszcze widzę, że blisko dostarczył jakieś jednostki 25. Chodzi o to, żeby nie stracić tutaj bombowca żadnego. I rozwalony tutaj niszczyciel bulknął się. Jednostki tutaj też są uszkodzone, widzę, więc jest dobrze. Artyleria mi tutaj jeszcze idzie, żeby w razie czego osłonić coś, postrzelać. Jest dobrze, chociaż nie jest wesoło, ponieważ będę posiadał wojnę. Teraz mam z dwoma krajami, a będę posiadał z trzema. To nie jest za dobre, bo mi ekonomia spadnie przez morale. No niestety, nie wszystko fajne, co się świeci. Jeśli chodzi o mapę, no to tu jest duża koalicja, ta Afryka, będzie wojna ciężka. Ameryka Południowa, no to Brazylia tutaj zdominowała. Wygrał z tą Argentyną. No a to będzie deser później pod koniec gry. Danie główne to jest Ameryka Północna. Będzie potężna, przeciwnik będzie bardzo trudny, ma więcej punktów ode mnie. Tutaj się chodzi o Azję, również walczą o wpływy, o pozostałych tutaj przeciwników. Mnie nie będą atakować, przynajmniej się tak umówiłem, że damy sobie spokój. Mają tu przeciwnika Mongolię, pewnie i Korea. Sądzę, że będą mieć tutaj co robić. Jeszcze tutaj Madagaskar wojnę ma z Borneo, więc możliwe, że jakiś dystancik na Afrykę, kto wie. Zobaczcie, czy by nie był. I z Mongolią tutaj więcej osób walczy. Ja na razie tutaj mam w sumie dwa czołgi, no ale nie szkodzi, bo w każdej chwili mogę coś tutaj odesłać, mi się jednostki produkują, chociaż muszę troszkę zmniejszyć produkcję ze względu na to, że mi te surowce tutaj spadną. Głównie pożywienie. No i co? No. Teraz mnie jeszcze zaatakuje za 20 sekund skrzydło myśliwców. Tutaj właśnie w ten rozładunek ma 80%. Zobaczymy, czy to zostanie zniszczone, czy też nie. Ładnie nadlatują myśliwce. 92% morale.
Zniszczone. 91% morale. Ale zniszczone to, co miało być. Także nie źle. Tu zrobimy sobie patrol. Jednostki mi wracają. Wszędzie poważnie. Ktoś ma wygraną tutaj w lotnictwie, to jest spora przewaga. Chociaż samo lotnictwo nie idzie wygrać, ponieważ i po czym są też jednostki oczywiście na ziemi, no coś musi przejmować te prowincje, walczyć. Wszystko tak zrównoważyć trzeba. Również okręty się bardzo przydają. Ta gra jest bardzo fajna, także zachęcam do grania. No a tak ta wojna wygląda, jaki jest początek. No ja będę czekał, w sumie chyba gdzieś jeden dzień mi minie, nim ja tutaj doślę jakieś jednostki. Te samoloty, tak to chyba się będę bronił i artylerią tutaj strzelał, co da radę. Przeciwnik jest bardzo aktywny, nawet wieczorem później gra. Kiedy ja śpię, on tutaj grał i mi przyblokował przejście. Aha, jeszcze jedna rzecz, dobrze się wspomniała. Tutaj w te a straty. No to górna Volta straciła już 19 tysięcy, ja 5 tysięcy. Głównie mi padały pułki przeciwpancerne oraz no tu niestety spadł mi myśliwiec, widzę. Oraz no samoloty mi jednak padają przy niszczeniu tych jednostek naziemnych, tak i tak to jest zniszczone. Więc nawet mając przewagę w lotnictwie, i tak traci się te samoloty, niszcząc jednostki naziemne czy morskie. I niestety Etiopia mnie zaatakowała. Tutaj są straty właśnie większe z tego dnia, bo to wczoraj się rozpoczęła ta inwazja. Ale łącznie to jest na 5 tysięcy, to jest 19 tysięcy. No i ostatnio jeszcze tutaj znajomy powiedział, że mogę dzień cofnąć i wam pokazać na przykład z pozostałego dnia wojny. Tutaj jest ten pokój, z którym mówiłem, z tym Kazachstanem w ostatnim odcinku. No i tutaj jest właśnie, chodziło mi o wojnę z Arabią Saudyjską, gdzie było tak dużo jednostek. No to ja straciłem już sporo, 44 tysiące, chociaż przeciwnik i tak więcej, prawie dwukrotnie więcej. To jest bardzo dobrze, jak przeciwnik traci dwa razy więcej od ciebie niż ty. To po prostu znaczy się, że ktoś tam potrafi w miarę tymi jednostkami dowodzić i przemieszczać. Jeden błąd, powiem wam szczerze, jeden błąd by wystarczył, gdybym wszedł na te morze. Tu jego flotylla by mnie przyblokowała i całe te wojska, wszystkie te jednostki moje tutaj lądowe zostałyby po prostu wzięte i zniszczone. Tak więc czekamy tu jeszcze trzeci przeciwnik, który mnie zaatakuje. Muszę uważać. To by było na tyle w tym odcinku. Kolejny będzie jeszcze lepszy, mam nadzieję. Bardziej tutaj ciekawsze rozwiązania. Nie wiem, czy się to pomylił, czy specjalnie uderza w ten Rzym. Dla mnie plus, bo jeszcze płynie mi następne pancernik. Pancerniki są słabsze, jeśli chodzi o lotnictwo. Mają obronę 3-6, gdzie mają krążowniki 7. Tyle, że pancerniki mają lepsze tutaj atak i obrona jednostki morskie. A dla mnie jeszcze fajna rzecz taka, że mam tutaj te bombowce taktyczne, muszę to podosyłać sprytnie, by nie było tak, że gdzieś mi coś zabrakło. Więc doślemy sobie gdzieś na lotnisko jakieś. Gdzie to mam lotnisko? Tu mam lotnisko. 8 godzin dopiero. No, ze względu na to, że słaba infrastruktura dla tych eskadrów bombowców marynarki, no mają mniejszy zasięg i mi brakuje tutaj lotnisk. No ale ja to zaraz nadrobię. Turm się buduje, tak więc będę mieć cały dostęp w powietrzu. Wtedy szybciej to się transportuje niż się przemieszcza drogą lądową i drogą lotniczą. Lepiej jak drogą lotniczą, wtedy jest znacznie, znacznie szybciej. Ja muszę jeszcze tu podosyłać pozostałe rejony, te bombowce, ponieważ mi się one naprawdę wszędzie przydają. To nie jest tak, że tylko jeden rejon. Muszę mieć to wojsko bardziej troszkę rozmieszczone. I oczywiście musi być bezpieczne, żeby nie było tak, że gdzieś to stracę przez przypadek, bo po co takie rzeczy. Ja już kończę ten odcinek długi, 14 minut. No ale dzieje się, po prostu się dzieje. No jest wojna, poważna wojna, poważny przeciwnik. Przeciwnik, który ma poziom 35, prawie 36, a ja mam 35.
Czyli wcale nie jest to słaba osoba, jest to mocna osoba, mająca tutaj pełno sojuszników. I dobrze, że mam tutaj te skrzydło tych bombowców, bo jestem w stanie mu niszczyć te wszystkie transporty. To chyba pewnie będzie kolejny mój przeciwnik, którego będę musiał wziąć i zniszczyć. Ale produkcja musi iść cały czas. Chociaż teraz produkcja mi spadła, już mi tak nie idzie ostro. Ze względu na to, że no, surowców brakuje. No, to wszystko kosztuje. Utrzymanie kosztują jednostki. Potrzeba rozbudowywać te wszystkie prowincje, gdzie są kluczowe, czyli ropa i żywność. To by było na tyle w tym odcinku. Cześć.